Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj wyszły piki, wyszła paczka Prime Gaming, co oznacza, że mamy jakiś dodatkowy content. Mamy paczkę z TOTS-em za zrobienie codziennego logowania Shapeshifters. Jutro będzie gwarantowany Shapeshifters, więc mam nadzieję, że coś fajnego poleci. No i tyle, pewnie porobimy parę pików, zagramy też sobie jakiś meczek, zobaczymy. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Ale moi drodzy, zanim zaczniemy ten odcinek, to partnerem dzisiejszego materiału jest wtyczka, ale rabat. Jestem pewny, że już na pewno słyszeliście o tej wtyczce, jest ona dosyć znana i powszechna. Jest to bardzo przydatna wtyczka, która pomaga wam w zaoszczędzaniu zakupów, a nawet pozwala wam podwójnie zaoszczędzić. Czyli krótko mówiąc, pierwszym sposobem jest oczywiście kod, który wam ale rabat znajdzie, najlepszy możliwy kod, dzięki któremu możecie zaoszczędzić, a później dostajecie zwrot pieniędzy w postaci cashbacku. Ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, dlatego użytkowników wtyczki po prostu nic to nie kosztuje. Sam używam tej wtyczki od wielu miesięcy i uwierzcie mi, nieraz udało się zaoszczędzić sporo pieniędzy. Żeby skorzystać z tej wtyczki, wystarczy ją oczywiście najpierw pobrać. Link macie w opisie oraz wyświetlony tutaj. Jesteśmy aktualnie na sklepie z butami. Jak widzicie, znalazłem bardzo ładne Jordany. Pojawia się komunikat od Ale Rabat, że jest 5 kodów rabatowych oraz właśnie cashback. Jedyne co musimy zrobić, to przetestować kody i Ale Rabat znajduje sam najlepszy możliwy kod rabatowy. W taki sposób zaoszczędziłem 50 zł, ponieważ Ale Rabat znalazł odpowiedni kod, dzięki czemu po prostu 50 zł zostaje w kieszeni. Także podsumowując, wtyczka Ale Rabat to nic innego jak tylko oszczędzanie pieniędzy oraz nawet dodatkowe zarabianie na tym wszystkim. Link macie w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. No i lecimy do dalszej części filmu. I zacznijmy może od paczki z TOTS-em, bo tak naprawdę to może być każdy możliwy TOTS z każdej ligi, także niczego się nie spodziewam, żadnego boom. A będzie to Hiszpania, tak jak myślałem, napastnik De Tomas. No jest to top 5 lig, także małe W można powiedzieć, takie bardzo małe, bo trafić top 5 lig z tej paczki to jest, no myślę, że dosyć solidny wyczyn. Paczka Prime Gaming, 7 zawodników, 2 piki 82+, player pick z 3 kartami Prime i kon 90+. Co poleci w paczce? Okej. Richarlison. Zobaczmy, co jest w tym piku Prime Icon. Akurat ikony Prime zbyt mnie nie interesują, ale może będzie... Wayne Rooney. Niech będzie Wayne Rooney, czemu nie? 2 piki, 1 z 4, 82+. A w środku... Nie najlepiej, Sabitzer 84. Może jakiś walkout? Żeby był jakiś fajny foder. Thiago Silva Trenci 87. Może być walkout Trenta. Dosyć średnia paczka Prime, muszę przyznać, także idziemy dalej. Dobra, to będzie nasz pierwszy pick, 81+, 1 z 3 albo 4, nie pamiętam. 1 z 3, no, zobaczmy. Pierwszy pick, czy będzie Shapeshifters? O, jest! Shapeshifters Mukiele, witam serdecznie. Nie będzie pewnie lepszy niż Maldini, ale zawsze jest Shapeshifters. Pewnie jest najdroższy, około 50 tysięcy, ale still mamy Shapeshiftera w pierwszym piku. Dobra, drugie podejście, może 2 Shapeshiftery z rzędu, kto wie, może są jakieś dopakowane te piki. I Mendy 8-3. Dobra, chociaż ekrany, zawsze coś. Dobra, przejdźmy sobie do Division Rivals, ponieważ nic nie grałem ostatnimi czasy, więc trzeba to zmienić. Także no, do naszej kolekcji Shapeshifterów dołącza Mukiele, zaraz obok niego Bayerin, także chyba dwie najtańsze karty, ale nieważne, taki jest skład, oczywiście nic się na razie nie zmieniło, chyba coś trafimy, zobaczymy, ale na razie taki jest skład. No i lecimy. Pierwsza liga i Bale, Benzema, Carvajal. To był prawie cały skład Realu Madryt. Ciekawy zespół. Oczywiście dzisiaj na odcinku jeszcze będzie pik 85+, o tym zapomniałem powiedzieć, że naturalnie będzie on robiony. Ale no co, no już trafiliśmy Shapeshiftera. Jest już przyjemnie. Dobra, piękny Giorgio. Wczoraj nie miał wystarczająco czasu, żeby się opisać. Dlatego dzisiaj myślę, że trochę nadrobi. Nie ma. Dziękuję, Maldini. To... Ja się tego nigdy nie nauczę, sorry, po prostu nigdy się tego nie nauczę, przykro mi. Okej, Rodrygo. O kurcze, lewa noga. Lewa noga Rodrygo, jakby nie miał słabszej nogi. 1-0. Hummingson. Mike się rusza i ławi piłkę. Na spokojnie. Pięknie. A tam był jeszcze Ruben Dias. Eusebio. 2-0. Dosyć dużo wylewu, ale to jest 2-0. Nie ma spolnego, źle pokrył Kafu, brawo, ale... Aha! Naprawdę nikt nie pokrył Lacazette'a, to było oczywiste, że ktoś tam będzie wbiegał, no panowie. Świetnie, Salah, ależ to było cudowne, Carvajal nie ma prawa go dogonić. Salah i to jest 3-1, pięknie. No gdyby na prawie obronie niego nie był zwykły Carvajal, tylko jakiś, nie wiem, Trent, to prawdopodobnie by mnie dogonił. No ale, że gość wolał zaoszczędzić na tej prawej obronie, no to... Trzeba to wykorzystać. Dobra, pierwsze połowa za nami, wygrywamy 3-1. Dziwny dosyć mecz, bo niektóre bramki były trochę z dupy. Ale no co, mniej expected goals, co ciekawe. No ale jednak 3-1 dla nas, także lecimy dalej.
salach. 4. Pięknie. Nie miał być w ogóle po długim słupku, tylko po... Wróć, miał być po długim słupku, nie po krótkim. Ale pięknie, Mo. 4-1. Okej, Rodrigo, ładna akcja. Może jakaś druga bramka, dośrodkowanie. No to był zły pomysł, niestety. Kilmison. Ło! O kurczę. Ładny strzał. 4-2. Trzeba uważać. Oho. Brawo, Mike. Dobrze, to było w środek. No, ładna akcja. Trzeba uważać. 10 minut do końca. Karny. Jest. Pięknie uzajmę. Dobra. Nie muszę wam raczej mówić, kto tego karnego musi strzelić. Dawaj, Giorgio. Brawo. Nie. Dobra, wygramy mecz 4-2. Czasami bywały problemy, ale no... Dowiedzieliśmy ten wynik, to jest najważniejsze. Co, no zróbmy pika 85+. Także słuchajcie, taki leci składzik na tego pika 85+. Dajemy tutaj Totsa, ponieważ no nie chce mi się tego informa robić, nie będę ukrywał. Dajemy tego do Tomasa, który wleciał dzisiaj z paczki. 1-4-85+, oczywiście dajcie mi znać co was fajnego siadło. Widziałem parę fajnych pików, no i może drugi shapeshifter. Czemu nie? No zobaczmy, 1-4 i czy będzie? No jest walkout, nie? Jest walkout, także patrzmy. Patrzmy na pozytywne strony, po prostu i tyle. No to zobaczmy, nie pamiętam już który pik, ale... Pierwszy był shapeshifters, możemy to powtórzyć jak najbardziej. No Rebić niestety mi się nie przyda. Może jakiś Messi na przykład, co wy na to? Messi brzmi prawie jak Cassie, to prawda, ale nie o to mi chodziło. Był Cassie, to teraz Messi. Tak, to widzę. O! Toni Kroos, 88. Piękny foder, zapraszam. Dobra, także jeszcze jedna próba przed meczem. Zobaczmy, czy będzie jakaś fajna wróżba przed tym spotkaniem. Mam nadzieję, że tak. I będzie shapeshifters. Kurczę. Dobra, także ostatni mecz przed nami. Oczywiście liga pierwsza cały czas, nic się nie zmieniło. Joga Bonito, Dybala, Anderson, Chiellini również tam był i ten Tonali, ale player of the month, także okej. Okej. Eusebio, pięknie Salah, ale to dośrodkowanie. Nie w tę stronę, gdzie powinno pójść. Pięknie. A, ta prawa noga Di Marii, no właśnie, kurczę, jak się bałem. Okej, Rodrigo tam też na górze jest Di Maria, do niego będzie zagranie, oby nie spalił. Di Maria! Bez żadnych szans, Jaszyn bodajże. Pięknie, 1-0. O, Tonali. Dybala. Brawo, Mike, dziwna interwencja. To było dziwne, ale musimy się pozbyć piłki. Dobra, powiedzmy, że o to chodziło. Tonali. Brawo, Mike. Kurczę, gdy to to Tonali, myślę, że... No spokojnie by to wpadło. Także pierwsza połowa za nami, wygrywamy 1-0. W miarę spokojnie mi się wydaje, że mamy ten mecz pod kontrolą. Byleby przetrwać drugą połowę i będzie dobrze. Teraz będzie. O, powiedzmy, że też może być takie podanie. No to jest czerwona kartka. To jest czerwona kartka po prostu. Nie ma innej możliwej decyzji. Teraz proszę państwa, ruszył się ty paruwa. Dobra, zobaczmy, może tak się uda. Uwaga. Nie, no gdyby się nie ruszył, kurde. Sinie, trzeba się ruszyć i to będzie bramka. Gra jest dziesiątka, to jest... Ach, kurczę, pieczone, no nie fajnie. Aha. Nie, ja naprawdę, community tej gry jest niepowtarzalne. Miałem aktualnie streak razy dwa i gość specjalnie czekał do strzelonej bramki, żeby wyjść z meczu. Co ja wam mogę powiedzieć, no? Zróbmy pika na sam koniec, bo szkoda gadać, naprawdę, szkoda gadać. Także ostatni pik na pożegnanie, moi drodzy. Trafiliśmy shapeshiftera, więc jest całkiem okej. Okay. A może w ostatnim piku? Jakaś zielona? No, Antoine Griezmann, okej, okay, 8-5, solidny był to pik. Dobra, witam was jeszcze jednak w... Dzisiaj jest wtorek. Witam was jeszcze raz we wtorek. Okazuje się, że jej oddało paczki z Totsami z top 5 lig. Będę miał dwie takie paczki, więc uznałem, że to dogram, bo może... Tobie coś fajnego wleci, mimo że Totsy raczej mało kogo interesują, no to jednak, no jest zawsze jakaś tam szansa, także top 5 lig, oczywiście dwa Totsiki, no i zobaczmy, czy będzie potężnie, czy będzie przepotężnie. W pierwszej paczce, no to nie będzie, nie, no drugi trend, może znowu jest błąd, to jest niemożliwe, nie, to jest niemożliwe. A już nie mam trenda, całe szczęście. Serie A, Portugalia, może się tak umówić? Francja. No tak. Także trencik oraz Lafont na sam koniec dla tych, co zostali. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i widzimy się. No, zobaczymy. Adios.